Dzisiaj naszym gościem jest Justyna Wysocka-Golec, dyrektorka obszaru zmian klimatu i energii i dekarbonizacji Business Advisory w KPMG Polska. Dzień dobry. Ja nazywam się Michał Siwiek, reprezentuję bank BNP Paribas Polska, a będziemy dzisiaj rozmawiać o narzędziu dekarbonizacyjnym, wspierającym dekarbonizację, które wspólnie z KPMG bank BNP Paribas Polska przygotował. Zacznijmy od rozmowy o tym, co leży u podstaw de facto tych naszych wysiłków dekarbonizacyjnych, czyli efektów działalności człowieka, który spowodował zmiany klimatyczne. I o ile, myślę, że postawię taką tezę, nazwijmy to moją roboczą, że o ile naukowcy nie mają żadnych wątpliwości o skutkach działalności człowieka i o tym, że mamy do czynienia ze zmianami klimatycznymi, to mimo wszystko czasami w takim dyskursie, nazwijmy to publicznym, korporacyjnym, nazwijmy to przy różnego typu okazjach biznesowych, słyszymy jeszcze może pewnego rodzaju wątpliwości. Jak to oceniasz jako osoba bezpośrednio odpowiedzialna za dekarbonizację przedsiębiorstw? Tak, masz rację, że ciągle jeszcze dyskutujemy z tym, czy zmiany klimatu to rzeczywiście powodujemy, czy nie, czy w ogóle widzimy je, czy nie. A przecież to już jest fakt, a nie opinia. To już nie jest w obszarze opinii, to już jest potwierdzony naukowo fakt. I tutaj naukowcy nie mają wątpliwości co do tego. 99% publikujących aktywnych naukowców potwierdza, że po pierwsze zmiany klimatu mają miejsce, jesteśmy w trakcie katastrofy klimatycznej. Po drugie, jest ona spowodowana działalnością człowieka, który emitując gazy cieplarniane powoduje to, że klimat na Ziemi się ociepla. Takim chyba najważniejszym organem, który o tym mówi, jest IPCC, czyli Międzyrządowy Panel do Spraw Zmian Klimatu. On w ramach swojej działalności co kilka lat wypuszcza raport, który mówi właśnie, co się zmieniło, jeżeli chodzi o globalne ocieplenie. I to pracuje globalnie kilkuset naukowców z całego świata, który oprócz tego, że ma tą część klimatyczną, gdzie mówimy o tym, jaki wpływ to ocieplenie globalne ma na środowisko, na klimat, czyli że poziom mórz i oceanów się zwiększa, że gwałtowne zjawiska pogodowe są coraz częstsze, to jeszcze w ramach tego mówimy o scenariuszach takich i socjologicznych, i ekonomicznych. Bardzo Państwu polecam tą lekturę, tym wszystkim jeszcze nieprzekonanym. Ostatni raport, Assessment Report numer 6, ukazał się w zeszłym roku. Można przeczytać, jeżeli nie cały raport, to streszczenie. Ale ono jest o tyle ważne dla biznesu, że legislacje również się do niego odnoszą. Czyli jeżeli my mówimy, że musimy i te największe organizacje, już niedługo średnie organizacje muszą sprawozdawczość swoją prowadzić również w obszarze zmian klimatu, to tam opieramy się o scenariusze klimatyczne. Czyli musimy się zastanowić i musimy się do nich odnieść, jak nasza organizacja patrzy na ryzyka, co się dzieje w tym obszarze fizycznych ryzyk klimatycznych i tych regulacyjnych ryzyk klimatycznych, a raport nam bardzo to ułatwia poruszanie się w tym i zobrazowanie sobie tych zmian na nasz biznes. A tak jeszcze dopytam w kontekście korporacyjnym, decydentów korporacyjnych, bo mam kolejne pytanie, które też będzie bazowało na pewnej tezie. Jak oceniasz przygotowanie przedsiębiorstw na rynku polskim do dekarbonizacji w kontekście zrozumienia, jak istotną katastrofę działalność człowieka spowodowała? No niestety przygotowanie polskich przedsiębiorców, polskiej organizacji jest słabe i to jakby to już też znowu nie opinia, tylko bazując na badaniu, tak, na wyniki badań. Po pierwsze, my jako KPMG kilka dni temu opublikowaliśmy raport Benchmark klimatyczno-środowiskowy, gdzie przeanalizowaliśmy to nasze top 100 kompanii, organizacji w Polsce właśnie pod kątem klimatycznym. I okazało się, że w ogóle te, które sprawozdają, to jest połowa. Jedynie te, które mają jakiekolwiek sprawozdawczość, czy zintegrowane sprawozdanie, czy osobny raport na temat środowiska i klimatu, to jest tylko 55 organizacji i w ramach tych 55 organizacji i tak w średni wynik oscyluje też około 5 na 10 możliwych. Najlepiej przygotowane są firmy z sektora energetycznego i branży tej przeróbki ropy naftowej, ale to dlatego, że oni mają tą dużą presję i inwestorów, i innych interesariuszy, więc jakby to już tam widać te początki przygotowania, ale cała reszta niestety nie. Jesteśmy na przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o przygotowanie
zachowanie firm w takim globalnym badaniu. Polska wypadła na tle Europy jako ten kraj przedostatni. Pomimo wielu deklaracji decydentów zarówno politycznych, jak i korporacyjnych, widzimy, że działania dekarbonizacyjne są niewystarczające. Zeszły rok, 2022, był rekordowym rokiem pod kątem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Nigdy człowiek w swojej działalności gospodarczej tyle gazów nie wyemitował. I teraz z perspektywy tych redukcji, żeby je redukować, trzeba je na początku pomierzyć. I teraz powiedz nam, na ile te modele obliczeniowe, te scenariusze, które są zasilane tymi modelami, są faktycznie wiarygodnymi modelami pozwalającymi na liczenie tych emisji, monitorowanie ich redukcji. One są coraz lepsze i tutaj trzeba przyznać, że zarówno na poziomie globalnym, korzystając właśnie z modeli zaproponowanych przez IPCC, które coraz większą liczbę danych też posiada, bo my podejmując pewne zobowiązania zarówno jako kraje, jak i część dużych korporacji w ramach porozumienia paryskiego takie zobowiązania do zeroemisyjności podjęło, no to w ślad za tym mówimy właśnie, potrzebne jest nam obliczenie, więc dopracowujemy modele. I z jednej strony w ramach modeli to jest to, co obliczamy, ale z drugiej strony też bardzo ważna rzecz, wskaźniki emisji, bo to od tego zależy jakość obliczenia końcowego, czy dysponujemy odpowiednim wskaźnikiem specyficznym do tego, co chcemy policzyć, bo wcześniej mamy coraz lepiej zbudowane bazy danych, coraz szersze, bo wcześniej to był taki problem, że nawet jeżeli mieliśmy model, nie mieliśmy wskaźnika, to bardzo zgrubne było to szacowanie, a nie obliczenie. I już mówiliśmy właśnie o szacowaniu, a nie obliczeniu. Na poziomie globalnym, to tak jak wspomniałam, to są najpopularniejsze modele, te w oparciu o scenariusze IPCC. Są też specyficzne, wytwarzane przez organizacje dla danej branży. I jeżeli mówimy tutaj o branży agri, to jest to metodyka dla sektora spożywczego wytworzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Ona na swojej stronie udostępnia takie szacowanie dla całego sektora na poziomie globalnym, udostępnia też bazę danych wskaźników, więc dla zainteresowanych odsyłam na ich stronę. I to jest poziom globalny. Natomiast na poziomie organizacji mamy dokładnie ten sam problem, czyli mówimy, z jednej strony musimy mieć dobry model, a z drugiej strony wskaźniki. I model daje nam protokół GHG, bo on mówi o tym, jak wyliczać, jakich wzorów używać i co przetwarzamy. Natomiast z drugiej strony to są te wskaźniki. I na poziomie organizacji dokładnie tak, też o tym mówimy zawsze w organizacji. Im lepsze znajdziesz wskaźniki, im bardziej dokładne, im bardziej specyficzne, pytaj dostawców, oni bardzo często mają już te swoje wskaźniki dla swojej działalności, tym lepsze będziesz miał obliczenie, a im lepsze obliczenie, tym łatwiej planować działania. To od czego ty zacząłeś, bo jeżeli wyobrazimy sobie sytuację, że ktoś policzył sobie bardzo zgrubnie emisję, oszacował, na tej podstawie podjął pewne działania redukcyjne, wykonał je i nagle okazuje się w obliczeniu, że nie, w ogóle nie da się tego odzwierciedlić w tym obliczeniu przy założeniu takich metod, bo jeżeli nie użyje specyficznych wskaźników, to emisja wyliczeniowa się nie zmieni. Więc dlatego zachęcam zawsze klientów, z którymi pracujemy, poszukajmy tych specyficznych wskaźników, dokładnych wartości. Wtedy jest sens na tej bazie planować działania dekarbonizacyjne. Dla przypomnienia, zaraz przejdziemy do naszego narzędzia, na którym żeśmy wspólnie pracowali, agroemisji. To sektor rolno-spożywczy, cały food system odpowiedzialny za 1/3, około 1/3 emisji gazów cieplarnianych, a w tym modelu, w tej około 1/3 emisji gazów cieplarnianych, około 2/3 z tej 1/3 to jest emisja z produkcji, całego łańcucha produkcji zwierzęcej. I właśnie teraz przechodząc do naszej wspólnej agroemisji, na ile tego typu narzędzia są wartościowe z perspektywy wspierania dekarbonizacji i rozpoczęcia tego procesu liczenia i konsekwentnie redukowania swojego śladu środowiskowego? To jest ogromne ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego że daje im to ten bardzo dobry pierwszy krok. Dzięki temu, że użyją takiego kalkulatora, mogą sobie policzyć emisję dla konkretnego, wybranego produktu, mogą sobie ją porównać, jeżeli mają taką możliwość, z opublikowanymi danymi i zastanowić się, gdzie ja w którym miejscu jestem. Oczywiście, jeżeli mowa o danych, o całych procedurach, to jest niewystarczające.
niewystarczające, to już jakby to już jest kwestia całego systemu, całej strategii dekarbonizacji. Ale jeżeli taki tym popularnym sloganem, jeżeli chcemy coś zmienić, musimy to zmierzyć, to on tutaj jak najbardziej znajduje swoje odzwierciedlenie i to jest to. Dajemy pierwszy krok. Chyba Drucker to powiedział, żeby czymś zarządzić, trzeba to zmierzyć, tak? A to jeszcze przed czasami, kiedy ESG było tak kluczowe ze względu na zmiany klimatyczne. Ale wracając teraz tutaj do redukcji śladów środowiskowych, to widzimy, że jak czytamy, jak analizujemy raporty środowiskowe przedsiębiorstw spożywczych, to widzimy, że największym czynnikiem emisyjnym jest dostawca, tak? Jest po łańcuchu wartości są dostawcy, to jest oczywiście w zależności od branży, ale to będzie w uproszczeniu około 90% emisji przedsiębiorstwa spożywczego. Jak oceniasz, na ile te modele współpracy z dostawcami firm spożywczych są już dzisiaj zaawansowane w kontekście współpracy, żeby te cele wspólnie wyznaczać i wspólnie konsekwentnie emitować, i które te praktyki są najbardziej efektywne? Tutaj na rynku widzę ogromny rozdźwięk, bo z jednej strony rzeczywiście, tak jak mówisz, że emisja w całości organizacji, bo mówimy tutaj o zakresie 1, 2, 3 i zakres 1 emisji dla organizacji to są jego bezpośrednie emisje związane z działalnością, zakres drugi to te związane z energią i zakres trzeci właśnie związany z całym łańcuchem wartości. No i bezpośredni wpływ organizacja ma na ten 1 i 2 może, natomiast 3 to jest łańcuch wartości. To tutaj możemy działać na zasadzie dobrowolności, pewnych zachęt, ale pierwszym krokiem jest w ogóle oszacowanie tej emisji, bo jest taka grupa organizacji, które rzeczywiście oszacowały sobie emisję w pełnym zakresie i podejmują działania w całym łańcuchu i szereg zachęt dla swoich kontrahentów wprowadzają, żeby także mierzyły swoją emisję, żeby wspólnie podejmować cele redukcyjne. W przypadku sektora rolno-spożywczego to jest to przede wszystkim taka współpraca z rolnikami, współpraca z hodowcami, gdzie tam szukamy oszczędności energii, szukamy oszczędności wody, w transporcie, w paliwie, w takich działaniach rolnictwa regeneratywnego, staramy się oszczędnie dozować nawozy, staramy się tą gospodarkę glebową prowadzić w tak zwany sposób bezorkowy, czyli nie wzruszać tej gleby nadmiernie, bo to powoduje też dodatkowe emisje dwutlenku węgla, metanu, więc jest cały szereg praktyk, które rozumiemy jako rolnictwo regeneratywne, które możemy poprowadzić i firmy, duże firmy, często to robią, czyli jeżeli już sobie zaczynają liczyć tą emisję, to jak sobie uświadamiają, że ten ogrom ich emisji właśnie w tym zakresie trzecim leży, zaczynają się zastanawiać to, co mogą zrobić, to dochodzą do tego, że to rolnictwo regeneratywne jest tym kluczowym czynnikiem i starają się zachęcić ten swój łańcuch do dostawców do tego, żeby coś w tym zakresie poczynili, ale jest też właśnie druga strona, firmy, które totalnie nie robią nic, nie liczą sobie emisji, ewentualnie liczą emisje w zakresie 1, 2, więc one są zupełnie nieświadome, że mają emisje w łańcuchu wartości i że one przynależą tak de facto do tej organizacji. Nieświadome jeszcze tego, że to już za kilka lat też je czeka także zarządzanie w tym obszarze, także śladem węglowym, ale to już jest też rola nas jako konsumentów, bo jeżeli my w badaniach deklarujemy, że dla nas jest to ważny element, coraz więcej Polaków mówi, podejmuje swoje decyzje zakupowe, kierując się tym dobrem dla środowiska. Natomiast tutaj jest ta rola też edukacji, bo jeżeli mówimy dobro środowiska, to też ważne jest, żebyśmy wiedzieli to, co to znaczy, żebyśmy potrafili przeczytać ten komunikat dotyczący wysokości śladu węglowego, co to znaczy, potrafili to zinterpretować, bo wtedy organizacje też zaczną to robić. Jeżeli dla ich konsumentów będzie się to liczyło, no to wiadomo, że one też zaczną podejmować działania w tym kierunku, więc to jakby na tej zasadzie. Warto też jeszcze wspomnieć w tym obszarze organizacje, które działają, takie NGO-sy, które działają, żeby wspierać tego typu działania. Jednym z nich jest na przykład organizacja CDP, która uruchomiła program Supply Chain i ona pomaga organizacjom wspólnie realizować cele. I założeniem tego programu jest to, że nie tylko sama organizacja z sensu stricte realizuje swoje cele, tylko jeszcze zaprasza właśnie organizacje współpracujące i wspólnie sobie ustanawiają pewne cele, wspólnie realizują. Czasem tak jest łatwiej. Czy w większości współpraca jest dla nas łatwiejsza i wspólne realizowanie celów jest łatwiejsze?
Wspomniałaś tutaj wiele tematów, tak żebyśmy się nie rozkręcili, bo chciałbym do jednego wrócić, zawężyć to kolejne pytanie, czyli właśnie do rolnictwa regeneratywnego. Tutaj widzimy, że tu według wielu środowisk naukowych jest to na swój sposób jedno z najprostszych narzędzi do poprawy swojego śladu środowiskowego, do redukcji emisji. I teraz z perspektywy takich przedsiębiorstw, czy widzisz, że faktycznie jest zainteresowanie firm spożywczych poszukiwaniem czy współpracą z dostawcami, którzy surowiec są w stanie produkować właśnie w tym rygorze rolnictwa regeneratywnego? Dopiero się to zaczyna, na pewno w Polsce. Takie staramy się też my jako organizacja pokazywać te dobre praktyki i pokazywać to, że skoro dla nas sektor jako Polska jest to sektor rolnictwa, sektor przetwórstwa spożywczego jest dla nas ważny, to też pokazywać te dobre praktyki z jednej strony dlatego, że legislacja i że one do nas przychodzą, a z drugiej strony też, bo to jest poszanowanie środowiska naturalnego, bo to jest to, co możemy zrobić właśnie dla planety dobrowolnie. I to jest taki ważny obszar, który właśnie jest coraz bardziej dostrzegany. Zaczyna wchodzić i zaczynają firmy dostrzegać to, że właśnie, że jeżeli działamy w swoim łańcuchu wartości, no to jakby rolnictwo jest tym dla nas dominującym śladem węglowym, czy dominującą częścią emisji, no to zróbmy coś tam. No i zaczynają się edukować i oni, do nich dociera ta świadomość, że to tam coś muszą zrobić. No ale, tu jest jeszcze właśnie to ale, że trzeba jeszcze tą drugą stronę wyedukować, bo też firmy się skarżą, że jeżeli one już zaczynają coś o tym mówić, no to muszą mieć po drugiej stronie partnerów, więc myślę, że też ten nasz program, to nasze narzędzie też pozwoli właśnie rolnikom policzyć sobie ślad węglowy, uświadomić to, jakie są te wartości i łatwiej będzie obu stronom współpracować, łatwiej będzie obu stronom się dogadać. Czyli generalnie jeszcze można powiedzieć, że jest ogromna przestrzeń do zmiany, poprawy, bo tak. to są powiedzmy według Twojej opinii pewnego rodzaju dopiero początki, to nie jest na skalę masową, tylko raczej jest to etap takiego pewnego rodzaju tutaj szukania odpowiednich powiązań partnerów, którzy są skłonni wejść w ten rygor rolnictwa tak, regeneratywnego. Którzy to robią, to są pionierzy, możemy ich nazwać pionierami, no. A to jeszcze nie jest standard, a pewnie chcielibyśmy, żeby to był standard środowiskowy już. Z rolnictwem regeneratywnym niewątpliwie naturalnie wiąże się inne użyję słowa narzędzie, czy inny sposób do redukcji, czyli kredyty węglowe. Proszę powiedz nam, jak one są istotne w kontekście rolnictwa regeneratywnego i jak wygląda dzisiaj rynek i polski, i europejski carbon credits. Carbon credits to jest narzędzie, które właśnie może pomóc zmonetyzować ten efekt. Z jednej strony wyliczyć, a z drugiej strony go zmonetyzować, więc też wspierać, bo to zawsze, jeżeli jakiś dodatkowy strumień środków jesteśmy w stanie wygenerować, to jest to zawsze korzystne i to temu właśnie służy. To jest cała koncepcja projektów offsetowych, tych dobrowolnych kredytów węglowych, dlatego że to jest narzędzie, które ma pomóc w zeroemisyjności na zasadzie kompensacji, czyli ja jako organizacja nie jestem w stanie już w ramach swojej działalności nic już więcej zrobić, żeby tą emisję obniżyć lub działania, które mogę podjąć są ekstremalnie drogie, to mogę tą pulę środków, które mam, żeby to zrobić, wykorzystać gdzieś, gdzie to ma większy sens, gdzie ta pula środków zrobi dla ogólnego, globalnego efektu dużo większe znaczenie. Czyli inwestuję moje środki w projekt gdzieś obok, po to, żeby ktoś zrobił redukcję czy pochłonięcie emisji, dlatego że te projekty rolnictwa regeneracyjnego mówi się o sekwestracji dwutlenku węgla, czyli dzięki temu, że prowadzimy właśnie te odpowiednie praktyki rolnictwa regeneratywnego, zwiększamy ilość materii organicznej w glebie, a przez to, że zwiększamy ilość materii organicznej w glebie, to ona ma większą zdolność do pochłaniania dwutlenku węgla i to jest ten efekt w tak dużym skrócie, w dużej ogólności, żeby już tu się nie wgłębiać w detale. I to, że my pochłaniamy dwutlenek węgla, może mieć wymiar finansowy, więc mogą być takie metodyki, robimy takie metodyki, jak liczyć tą ilość dwutlenku węgla pochłoniętą dzięki odpowiednim działaniom. No i każda taka tona dwutlenku węgla pochłoniętego może się nam zamienić po certyfikacji w tonę jednostki offsetowej, a ta jednostka offsetowa może podlegać dalszemu handlowi, czyli firma, która będzie chciała
sobie skompensować swoją emisję. Właśnie to, że już ma tę emisję resztkową, którą potrzebuje do pełnej zeroemisyjności skompensować, kupuje jednostki od takiego rolnika, który wygenerował te jednostki. I używa ich do osiągnięcia zeroemisyjności, no a rolnik ma taką dodatkową zachętę, co też mu też trochę kompensuje to, że praktyki rolnictwa regeneratywnego są trudniejsze. Ten efekt jest może pozytywny na produkcję, ale długotrwały. To też... Znaczy mówisz o tym procesie dochodzenia, tak? Że tak. Taki ten proces z tej tradycyjnej produkcji przechodzenia na praktyki regeneratywne. Tak, tak. Mhm. On jest, może być uciążliwy, tak. Długotrwały, jeszcze nie wszyscy wierzą, więc jakby ten dodatkowy przypływ środków ma też pomóc zachęcić do tego, żeby takie działania podejmować. I tu są dwa rodzaje projektów. Z jednej strony to jest typowy offset, czyli mówimy poza łańcuchem wartości znajduję sobie taką działalność, kupuję te jednostki i jakby wprowadzam to do siebie i mam dzięki temu zeroemisyjność. Ale to, co jest w przypadku rolnictwa regeneratywnego, powstało też takie nowe określenie insetting, czyli w swoim łańcuchu wartości właśnie szukam projektów offsetowych i prowadzę je u siebie. Natomiast dokładnie z taką samą intencją, czyli jeżeli w zakresie trzecim szukam możliwości generowania jednostek offsetowych, to po to, żeby w całym łańcuchu być zeroemisyjnym. Dynamika. Jak wygląda ten rynek versus to, co było jeszcze chwilę temu. Mhm. Ono jest bardzo zmienne. Był taki czas, że rynek wolontary bardzo mocno przyspieszył kilka lat temu, bo można było rozliczać jednostkami offsetowymi instalacje w ramach systemu handlu emisjami. To wtedy jakby to widać było to ogromne przyspieszenie, ilość powstających projektów gwałtownie rosła. Potem on się trochę uspokoił. Zaczął znowu rosnąć. Pojawiła się wtedy taka chęć niektórych organizacji do tego, żeby generować zyski nadmierne, jak na każdym nie do końca uregulowanym rynku. No i okazało się, że kilka fraudów w tym momencie się ujawniło. No to on gdzieś tam znowu spadł. Natomiast on znowu rośnie, dlatego że, jak pokazują wszelkie prognozy, nie da się osiągnąć zeroemisyjności bez użycia jednostek offsetowych. I to jest jakby w tym momencie niemożliwe. Żadna organizacja takich twierdzeń nie jest w stanie o całym swoim zakresie emisyjnym powiedzieć, więc one są nieuniknione, żeby ich używać. Ważne jest, żeby one były jakościowe, że wybieramy takie jednostki, które wiemy skąd pochodzą, z jakich projektów one są certyfikowane i wtedy dopiero używamy ich, bo w ramach dyrektyw o greenwashingu, które się teraz ukazały niedawno, to organizacja, która kupuje tego typu jednostki, jest odpowiedzialna za ich jakość. A jeszcze Cię muszę dopytać, jak Polska wygląda tutaj na tle Europy, jeśli chodzi o carbon credits? Używamy ich mniej niż reszta Europy. U nas to jeszcze nie jest takie popularne, jest duża taka postawa zachowawcza. Firmy też jeszcze nie widzą tego wprost przełożenia się, bo właśnie klienci, interesariusze nie są tak świadomi, więc nie wymagają od organizacji zeroemisyjności, jeszcze nie. Więc jeszcze ta konieczność zakupu takich jednostek to raczej brała się od spółek matek, tak jak obserwujemy na polskim rynku, niż z chęci rzeczywiście naszych rodzimych firm, chociaż jest kilka chlubnych wyjątków. Są firmy, które nawet wprost mówią, że swoje historyczne emisje offsetowały jednostkami pochodzącymi z tego typu projektów, więc to też już się dzieje i u nas też to przyspiesza. Na razie jakby szukamy sobie tych modeli biznesowych, szukamy też miejsc, gdzie możemy takie jednostki pozyskać. Justyna, uprzejmie dziękuję za wywiad. Państwu serdecznie dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję bardzo. Dla przypomnienia jeszcze raz była z nami Justyna Wysocka-Golec, dyrektorka obszaru zmian klimatu, energii i dekarbonizacji w Business Advisory w KPMG Polska. No i oczywiście zachęcamy do użycia naszych wspólnych narzędzi. Te narzędzia są dobrze skalibrowane. Na pewno pomogą w tym na początku dekarbonizacji państwa biznesu. Dziękujemy uprzejmie. I dostępne na stronie Agronomist. Dokładnie. Dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia.